Czy jesteśmy świadkami tego, jak powstał nowy, lepszy Tokyo Ghoul? W dzisiejszym odcinku przedstawię wam mangę, którą stworzył autor Tokyo Ghoula. Czy aby na pewno jest to lepszy Tokyo Ghoul, czy jest to zupełnie inne uniwersum i czy w ogóle warto kupić mangę Chojin X? Zapraszam do oglądania. Pomimo tego, że Chojin X jest nowym tytułem, to twórca Tokyo Ghoula dał wiele rzeczy ze swojej starej serii do tej nowej, które są troszeczkę zmienione. Na początku powiedzmy sobie trochę o uniwersum. Jeśli chodzi o uniwersum, no to akcja dzieje się w czasach 1998 roku. A jeśli chodzi o uniwersum, no to jest takie zwykłe uniwersum, w którym my żyjemy, ale królują w nim pewne istoty. W zasadzie to są ludzie, którzy nazywają się Chojiny. No i ogólnie te Chojiny są takimi stworzeniami, ludziami, którzy mają niesamowite zdolności, moce, które są wzięte od różnych tajemniczych źródeł. Niektórzy te moce biorą od zwierząt, że na przykład mają jakąś moc jak jakieś zwierzę i jak używają tej mocy zamieniają się w połowie lub całkowicie w tego zwierzaka i tym podobne. Kolejną fajną też rzeczą jest to, że w świecie Chojinów nie każdy, kto jest bardzo mocny, jest zły. To jest bardzo fajne i to tworzy taką zwaną równowagę, że ten najmocniejszy może być dobry albo może być zły, ale zawsze jest tak, że tam gdzie jest dobry, będzie i zły, że jest taka fajna równowaga, że nie tak, że ci najmocniejsi są źli, ci najsłabsi próbują jakoś z nimi nierówną walkę toczyć, ale często osoba, która jest z tego samego gatunku, czyli też jest Chojinem, pomaga ludziom, dlatego że ma super moc i w jego mniemaniu trzeba po prostu pomagać słabszym. To też jest bardzo fajne. Teraz przejdźmy sobie do bohaterów, bo tutaj troszeczkę wieje, aż za bardzo wieje Tokyo Ghoulem. Jeśli chodzi o bohaterów, to pomiędzy tym dobrem i złem, którym toczą Chojiny, jest to dwójka bohaterów. Jeden nazywa się Tokio i wygląda jak Saitama z One Punch Mana w czasie, kiedy miał jeszcze włosy, a drugi jego znajomy nazywa się Azuma i on wygląda jak Atsushi z Bungo Stray Dogs. No, bardzo dla mnie osobiście podobny on jest. No i ogólnie jeśli chodzi o tą dwójkę, to są oni zupełnie totalnym przeciwieństwem. Nasz główny bohater Tokio jest to osoba, która w zasadzie nie ma żadnych zainteresowań, no i wszystkie jego osiągi czerpie od swojego znajomego. Pewnie się zapytacie, ale jak? Po prostu tak, że go naśladuje, bo widzi w nim wzór do naśladowania, ale sam od ciebie nic nie da. Jak jego znajomy coś zrobi, to on to zrobi, ale sam od ciebie nic do życia nie wnosi. No jego znajomy Azuma, jak już mówiłem, jest niesamowitym chłopakiem, dlatego że na każdej płaszczyźnie wpisuje się rewelacyjnie. Ma świetne oceny, jest super wysportowany, a żeby było tego mało, pomimo tego, że nie jest Chojinem, to broni ulicy, jeśli ktoś kogoś zaatakuje, jeśli jakiś bandzior zaatakuje jakąś babcię, no to on ją obroni. No i każdy go podziwia i to jest schemat, który mi trochę jedzie Tokyo Ghoulem. No oczywiście nie jeden do jednego, ale wiecie, że w Tokyo Ghoulu mamy Kanekiego, czyli głównego bohatera i jego kolegę, który zapomniałem za Chiny jak się nazywał, przepraszam. No i oni się, wiecie, przyjaźnili i w ogóle. No i tak samo jest w Chojin X na początku, że mamy Tokio i Azumę, którzy się bardzo przyjaźnią. No i ten schemat mi troszeczkę zajeżdża właśnie Tokyo Ghoulem. No wiecie, Tokio a Ken Kaneki to są zupełnie inne postacie. Ken Kaneki był cichym chłopakiem, który lubił literaturę japońską, a nasz główny bohater Tokio jest osobą, która w zasadzie jedyne co lubi to co jego przyjaciel, więc trochę schematy są inne, ale troszeczkę jeszcze zajeżdża starym Tokio Ghoulem. Kolejną rzeczą, która też troszeczkę zajeżdża Tokio Ghoulem, to jest to, jak nasz główny bohater, czyli Tokio, przez pewną niewytłumaczalną rzecz staje się Chojinem. No i on nie wie totalnie jak poradzić sobie w nowej rzeczywistości. Nawet dochodzi do momentu, że jego przyjaciel na chwilę się w cudzysłowie od niego odwraca. No i to jest też troszeczkę podobny schemat, jaki był w Tokio Ghoulu, jak Ken Kaneki zamienił się w Ghoula. Tu mi nie chodzi o to, że wiecie, każdy się od niego odwrócił czy coś, ale wiecie, musiał się zupełnie w innej rzeczywistości odnaleźć. Kolejne rzeczy, które też są w tym Chojin X dosyć ciekawe, to jest przede wszystkim to, że te moce są troszeczkę inne niż w Tokio Ghoulu. Dlaczego? No jak ktoś oglądał Tokio Ghoula lub czytał, to wiecie, że ghoule mają tak zwane kagune, które są różne i mają różne rodzaje i trochę inaczej są używane do walki. A w Chojin X się za bardzo tego nie mamy wytłumaczonego, tylko że każdy Chojin ma różną ciekawą moc i nie każda moc Chojina jest przypisana zwierzętom, no bo nasz główny bohater się w niego zamienił i jest takim ala krukiem. Jego głowa zamienia się w taką ala ptakowatą i już takim zostaje. Jego głowa bardzo przypomina takich maskę doktorów, którzy nosili kilkaset lat temu w Europie w czasie dżumy. No wiecie o co chodzi. To wygląda bardzo ciekawie, ale na co dzień jest to bardzo upierdliwe. No i nasz główny
bohater musi żyć w nowej rzeczywistości, tak samo jak to było z Kenem Kanekim. No i on ogólnie nabywa niesamowite moce, których on nawet nie jest świadom, że posiada. No i z biegiem fabuły poznaje niejako Inari. W skrócie jest to typiara, która też ma tajemniczą moc, też jeszcze Ujinem, ale jaką moc ma, to wam po prostu nie powiem. W skrócie jest to laska, która jest dla mnie 1:1 jak Touka. Dlaczego? Wiecie, że Touka na początku nie żywiła żadnego po prostu, żadnej empatii, żadnych emocji do naszego głównego bohatera Kanekiego i była dla niego po prostu bardzo osła i brutalna. Tak samo jest z Narim w stosunku do Tokio. No i ogólnie według mnie, pomimo tego, że w pierwszym tomie w zasadzie nie mamy za wiele powiedziane o tej postaci, to mi się wydaje, że z biegiem fabuły Sui Ishida, czyli twórca mangi Tokyo Ghoul i Shoujin X, zrobi tak, że oni będą razem. No, ja się osobiście nie zdziwię, jak tak będzie, bo taki schemat już był w Tokyo Ghoulu. Teraz przejdźmy do podsumowania nowej mangi twórcy Tokyo Ghoula. Według mnie Children X jest to naprawdę bardzo fajny eksperyment, w cudzysłowie oczywiście, dlatego że to jest manga, która jest dla ludzi, którzy kochają Tokyo Ghoula i chcą czegoś nowego. Dla ludzi, którzy lubili schematy, które były w Tokyo Ghoulu, ale chcą spróbować czegoś nowego, co będzie lekko zajeżdżać starą serią, ale dawać zupełnie nowe pole do popisu. Jest to oczywiście manga, więc jeszcze zanim dostaniemy anime, o ile w ogóle wyjdzie anime na podstawie tej mangi, to jeszcze musimy trochę czas poczekać, ale według mnie tytuł naprawdę oferuje bardzo dużo, pomimo tego, że nie jest aż tak bardzo brutalny jak Tokyo Ghoul, dlatego że oczywiście są tam sceny brutalności, ale Tokyo Ghoul według mnie ma o wiele wyższą poprzeczkę. Według mnie Children X jest to takie, może nie parodia Tokyo Ghoula, ale coś, co jest bardzo podobne do Tokyo Ghoula, no ale ma też troszeczkę nowości od siebie. Trudno mi to wytłumaczyć, chyba wiedzcie, o co mi chodzi. Bo według mnie osobiście ta manga naprawdę jest to coś nowego, coś, czego nie było. Oczywiście był Tokyo Ghoul, ale to jest coś zupełnie nowego, coś zupełnie lepszego. Naprawdę zobaczymy, jak w przyszłości ta manga się rozwinie. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia w kolejnych filmach. Ja się nazywam Jopeczek, no i cześć.